Nowy Jork, Las Vegas, Grand Canyon, Niagara to miejsca, które z pewnością dla wielu osób oznaczają prawdziwy American Dream. Cudownie byłoby połączyć zwiedzanie tych miejsc z pracą, choć to wizja, która często dla studentów Polski wydaje się być niemożliwa do zrealizowania. My jednak znajdujemy się dzisiaj na targach pracy Camp America, podczas których już za chwilę prawdopodobnie dziesiątki studentów otrzymają swoją wymarzoną pracę w Stanach Zjednoczonych. Camp America jest to program, dzięki któremu studenci mogą wyjechać do Stanów Zjednoczonych naprawdę za nieduże pieniądze. Program polega na tym, że trochę pracujemy i trochę zwiedzamy. 9 tygodni pracy to jest minimum na kampie, czyli takim obozie sportowym dla dzieciaków. Pracuje się albo w charakterze opiekuna, albo w charakterze osoby, która prowadzi zajęcia fizyczne, plastyczne, w zależności od umiejętności. Albo pracuje się jako camp power, czyli taka pomoc dla kampu. Jest niesamowicie dużo możliwości do robienia fantastycznych rzeczy. Ja wtedy pierwszy raz w życiu jeździłam na nartach wodnych, lepiłam garnek, namalowałam obraz, grałam w tenisa, no naprawdę szaleństwo. Także oprócz pracy każdego dnia możemy rozwijać swoje umiejętności. Czemu Ameryka akurat, a nie Anglia? Bo to było nasze największe marzenie od dziecka, żeby zobaczyć Amerykę, a Camp America pomoże nam je spełnić. Bo jestem zakochana w Ameryce od dzieciństwa i zawsze chciałam tam pojechać, zobaczyć, jak wygląda ten kraj, w którym dzieją się wszystkie moje ulubione filmy. Po pierwsze, to jest doświadczenie, które możemy później właśnie wykorzystać w pisaniu CV. To jest nauka języka angielskiego, do tego podróżowanie, zwiedzanie nowych miejsc. Także wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo dużo plusów, których możemy wyciągnąć z takiego wyjazdu. Jak się czujecie z tym, że jedziecie do Ameryki? Fantastycznie, jak się możemy czuć, wakacje życia nam się przygotowują. No wreszcie przynajmniej wiemy, że już jedziemy i nie ma stresu, że się nie uda. Czyli ostatni dzwonek na to, żeby złożyć aplikację i pojechać, kiedy po sesji jeszcze zdążymy? Bez problemu zdążymy, ja osobiście składałam pod koniec lutego, też już myślałam, że kurczę, jest tak strasznie późno, nie pojadę, ale czekałam na swój placement tylko tydzień, więc jeżeli ktoś chciałby się zdecydować na wyjazd, to najlepiej, żeby zdał sobie na spokojnie egzaminy, wszedł na naszą stronę, zarejestrował się, a my już się do niego odezwiemy. Tutejsza atmosfera jest naprawdę niesamowita, panująca wszędzie radość, optymizm, energia sprawiają, że już możemy się poczuć jak na amerykańskich wakacjach. Dla UJTV Aleksandra Kanafek.